Szanowni Państwo, z okazji dzisiejszego święta, 90. rocznicy nadania Czerskowi miast praw miejskich, burmistrz Czerska pani Jolanta Pierek, przewodniczący Rady Miejskiej pan Grzegorz Kobierowski, mamy zaszczyt przywitać na tej uroczystości znakomitych gości. Sehr geehrte Damen und Herren, aus dem Anlass der Verleihung der Stadtrechte an Czersk vor 90 Jahren haben wir hervorragende Gäste eingeladen und zusammen mit dem Vorsitzenden des Stadtrats, Herrn Grzegorz Kobierowski, möchten wir Sie herzlich willkommen heißen. W pierwszej kolejności witam osobę, która bez wątpienia wpisała się na zawsze w historię każdego polskiego miasta, bo swoją rolą żony, matki, zmuszonej jednocześnie zastępować ojca, rolą nieadekwatnie do znaczenia nazywaną drugoplanową, wpłynęła niewątpliwie na losy nie tylko Polski, ale całej Europy. A dziś może być dla nas wszystkich wzorem niesamowitej skromności i odwagi. Proszę Państwa, witam kobietę z nadziei, panią Danutę Wałęsę. Witamy serdecznie przedstawiciela władzy ustawodawczej Rzeczpospolitej Polskiej, obecnego senatora Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, pana Andrzeja Kobiaty. Serdecznie witam marszałka województwa pomorskiego, pana Mieczysława Struka. Także wicestarostę powiatu chojnickiego, pana Marka Szczepańskiego. Witam burmistrza Chojnic, pana Arseniusza Chilstena. Witam burmistrza Brus, pana Witolda Osowskiego. Także wójta gminy Kaliska, pana Sławomira Jańskiego. Burmistrza Tucholi, pana Tadeusza Kowalskiego. Wójta Karsika, pana Romana Brunga. Burmistrza Czarnej Wody, pana Arkadiusza Glinieckiego. Witamy, proszę Państwa, delegację z naszego dziedzinnego miasta w Wojcenburgu w osobach na czele zastępca burmistrza, pani Dagmar Folkier, pani Iwon Zibelt, pani Beata Benz, pan Lutz Heinrich, pan Holger Fritz i pan Helmut Winter. Serdecznie witamy generalnego dyrektora Mosta Stalu w Chojnicach, pana Sławomira Jasulskiego. Witamy dyrektora Polskiego Parku Krajobrazowego, pana Remigiusza Popielarza. Witamy przedstawiciela Państwowej Inspekcji Pracy, pana Jana Kowalewskiego. Bardzo serdecznie witam prezesa Banku Spółdzielczego w Skurczu, pana Sławomira Wisikowskiego. Witamy prezesa Lokalnej Grupy Działania Morewka, panią Grażynę Wera-Malatyńską. Jest z nami także, a z jakiego powodu dowiedzą się nasi goście później, pan profesor doktor habilitowany Tadeusz Winkler. Serdecznie witamy. Witamy także księży, księdza prałata Henryka Kotlendo, księdza doktora Zbigniewa Straszewskiego, proboszcza Czerski Parafii. Witam proboszcza parafii księdza Jana Giczko.
witam proboszcza parafii Rydel, księdza Sylwestra Bąka. Witam proboszcza parafii Odry, księdza Mieczysława Mataucha. I witamy księdza proboszcza, naszego sąsiada, proboszcza parafii Biele, księdza Jana Michisikowskiego. Witamy serdecznie dotychczasowych przewodniczących Rady Miejskiej w Czerstwie, pana Ireneusza Bojanowskiego, jednocześnie nadleśniczego Nadleśnictwa Czerstw, pana Krzysztofa Sękielewskiego i pana Romana Ptaka. Tu muszę z żalem powiedzieć, że nie ma już wśród nas pierwszego w latach 90. ubiegłego stulecia przewodniczącego Rady Miejskiej Czerska, człowieka o wielkim autorytecie społecznym Piotra Ferenca. Ja mam przyjemność powitać dotychczasowych włodarzy miasta. Najpierw naczelnika miasta pana Tadeusza Dobierza. Burmistrza Czerska pana Waldemara Bruskiego. Burmistrza Czerska pana Marka Jankowskiego. Niestety nie ma wśród nas pierwszego wolnościowego burmistrza Czerska w latach 1990-1994 Krzysztofa Wyborskiego, który pozostawił w nas po sobie niezatartą pamięć. Niejako w zastępstwie za Krzysztofa witam jego żonę, panią Grażynę Godolewską. Witamy radnych obecnej i poprzedniej kadencji Rady Miejskiej w Czerstwie oraz radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czerstwie. Sekretarzy naszego miasta, wieloletnią sekretarz panią Krystynę Lączak i sekretarza gminy pana Przemysława Wieska-Maleckiego. Witam wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Kościerskiego pana Józefa Mądrzejewskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Chojnicach pana Mirosława Janowskiego, przewodniczącego Rady Miejskiej w Tucholi pana Pawła Cieślewicza, przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie pana Sebastiana Szmyka. Witamy radnych powiatu chojnickiego, panią Teresę Kropidłowską, pana Leszka Rydzińskiego, posła na Sejm w tej kadencji, pana Andrzeja Sabiniarza, pana Zbigniewa Manię, pana Jarosława Szumatera i pana Macieja Jankowskiego. Witamy nadleśniczego nadleśnictwa Rydel pana Jerzego Borkowskiego. Witamy także mieszkańców, którzy noszą tytuł Zasłużony dla Czerska. I tu po raz kolejny witam księdza prałata Henryka Kotlenia. Po raz kolejny panią Krystynę Łowczak, pana Henryka Sikorskiego i pana Bogdana Sędziego. Witamy przewodniczących zarządów osiedli i sołtysów miasta i gminy Czerska. Witam także tych, którzy nas bronią, chronią, to znaczy komendanta komisariatu policji w Czerstwie, pana Sebastiana Pastucha. Naszego niezawodnego komendanta ochotniczej straży pożarnej, pana Andrzeja Kuhn-Beckera. Bardzo brawo, panie. Witamy prezesa miejsko-gminnego zarządu OSP, pana Zbigniewa Bielińskiego. Witamy dyrektorów szkół i przedszkoli, obecnych i poprzednich przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Witamy obecnych tutaj z nami lekarzy i krwiodawców. Rolników i przedsiębiorców. Przedstawicieli organizacji zawodowych
szczególności przedstawicieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń i sportowców. Serdecznie witamy kombatantów porucznika Alojzego Pielka, kapitana Jana Prawickiego, porucznika Kazimierza Leliwa Pruszaka, kapitana Pawła Szylinga. Witamy panią Edytę Łankowską i pana Jana Łankowskiego oraz pana Edmunda Trzewiatowskiego. Witamy naszych sponsorów i media, a nade wszystko witamy gospodarzy dzisiejszego święta, to znaczy mieszkańców Czerska i wszystkich przybyłych na tę uroczystość gości. Szanowni goście, od wydarzenia, które dzisiaj świętujemy, minęło 90 lat. Ale dzieje Czerska jako społeczności powinno się mierzyć innej skali, stuleci, a nie dekad. Chwila zobowiązuje nas, żebyśmy patrzyli w przeszłość, ale nadal patrząc w przyszłość. Czyli pozwalając pracować naszej pamięci, nie możemy zapominać o przyszłości. W tym wysiłku towarzyszy nam słynny anioł z obrazu Paula Klee, którego Walter Benjamin, jeden z najciekawszych filozofów XX wieku, nazwał aniołem historii. Benjamin napisał: oblicze zwrócił ku przeszłości. Chciał się pewnie zatrzymać, pobudzić pomarłych i poskładać szczątki zaścielające po bojowisku. Lecz od raju wieje wicher. Zaplątał mu się w skrzydłach tak potężnie, że anioł nie potrafi ich już złożyć. To, co nazywamy postępem, to właśnie ten wicher. Sehr geehrte Damen und Herren, seit dem Ereignis, das wir heute feiern, sind 90 Jahre vergangen. Aber die Geschichte von TASK, also die Geschichte einer Gesellschaft, sollten wir eher in Jahrhunderten und nicht Dekaden messen. Wir sind verpflichtet, in die Vergangenheit zu schauen. Wir dürfen aber dabei nicht die Zukunft vergessen. Bei diesem Vorhaben begleitet uns der bekannte Engel aus dem Bild von Paul Klee, den Walter Benjamin, einer der interessantesten Philosophen des 20. Jahrhunderts, den Engel der Geschichte nannte. Benjamin hat geschrieben, er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Er möchte wohl vermeiden, die Dornenbecken und das Zerschlagene zusammenführen. Aber ein Sturm weht vom Paradies her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. Dzisiaj, kiedy stoję przed Państwem i widzę, że wszyscy jesteśmy razem, bo szczerze interesuje nas los naszego miasta, muszę powiedzieć, że nie zgadzam się z tą pesymistyczną wizją Benjamina. Jeśli ów anioł z grafiki Klee rzeczywiście jest aniołem historii, a w jego anielskie skrzydła dmie wiatr wiejący z przeszłości, wiatr ten równie dobrze może go ponieść w przyszłość, nawet tę nieznaną, ale pełną nadziei i spokoju. Wyciągając wnioski z historii, uczymy się na błędach, ale też musimy pamiętać, że należy wpatrywać się w niedoścignione ideały. Heute, wenn ich vor Ihnen stehe und sehe, dass wir zusammen sind, weil wir alle dem Schicksal unserer Stadt interessiert sind, muss ich zugeben, ich bin mit der pessimistischen Vision von Benjamin nicht einverstanden. Falls jene ein Engel aus der Grafik von Klee tatsächlich ein Engel der Geschichte ist und in seinen Flügeln ein Wind aus der Vergangenheit weht, dieser Wind kann ihn ebenso in die Zukunft bringen, die zwar unbekannt ist, aber voller Hoffnung und Ruhe. Wenn wir Schlussfolgerungen aus der Geschichte ziehen, leiden wir immer aus Zweifeln oder heften den Blick auf unübertroffene Ideale. Państwa obecność na tej uroczystości to dowód, że Czerski jubilat zasłużył w Państwa ocenie na poświęcenie mu cząstki naszego bezcennego osobistego czasu.
Za docenienie tej uroczystości bardzo serdecznie Państwu z całego serca dziękuję. Ihre Anwesenheit bei dem Geburtstag unserer Stadt ist ein Beweis dafür, dass der Jubilar hat es sich verdient, dass Sie Ihre kostbare Zeit gewidmet haben. Dafür möchte ich mich bei Ihnen sehr herzlich bedanken. Za moment wystąpi dla Państwa Lutnia pod kierownictwem Pani Izabeli Węgruszak z utworem Czerski Bój autorstwa Pana Jerzego Warczaka, opracowanie kuralne Pani Izabeli Węgruszak. Gleichzeitig auf die Töne der Frau Lutnia unter der Leitung von Frau Isabella Kruschak mit dem Lied Mein Vers von Herrn Jerzy Warczak.